Siemanko, siemanko, ja jestem Vertas, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Hardcore, oczywiście na single playerze. Lecimy na wersji 1.9, oczywiście, z koksem, także tak. Ostatnio sobie tutaj zrobiliśmy, pamiętam, tą naszą przecudowną piwnicę, w której po prostu jakieś skrzyneczki będą tutaj ogarniane i tak dalej, a dzisiaj właśnie taki jest plan, żebym sobie tutaj ogarnął... O, drzewa urosły. O, to chamskie drzewo, już o nim zapomniałem, znaczy to jest głupi ham, tak, to jest głupi ham, już urósł i obok niego sąsiad. Tak, dzisiaj sobie tak pomyślałem, że zrobimy sobie tutaj jakąś farmę. Tylko żeby zrobić farmę, to będę potrzebował siekiery. Nie pytajcie dlaczego, ale będę jej potrzebował i to bardzo, bardzo. Także dobra. Tylko, że już powiedziałem o farmie, nawet nie sprawdziłem. Zobaczmy, czy mam jakieś nasionka. Mam 7 nasionek. Mam bucket, ale jednak bucket nie będzie aż tak potrzebny nam. Przydałaby nam się tutaj motyka, czyli mam jakieś patyki, mam nawet odpowiednią ilość, to spoko, zrobimy sobie motyczkę kamienną, właśnie tak, super ancko. O, achievement, time to farm, tak, czas na farmienie. Dobra, także idziemy. Ła, wspinaj się. Dziękuję, idziemy kmienić farmę. A i od razu dziękuję za wszystkie łapeczki w górę, jeśli zostawiacie do tej serii, to jesteście naprawdę super, jeśli oglądacie, też jesteście super i w ogóle super, że jesteście. No, także dobra, siekiera będzie mi potrzebna do tego, żeby wyciąć trochę tych, że tak powiem, chwastów, które nam tutaj urosły w międzyczasie. Także tym się zajmijmy na samym początku, gdyż to mi będzie troszkę przeszkadzało. Dlaczego tutaj jest taki dirt latający? W sumie nie wiem, już nie pamiętam, czy go stawiałem, czy taki był. Czy oki tutaj chodzi, ale nieważne. Dobra, zetnijmy to drzewsko do końca. Dobra. W sumie tego drzewa nie musiałem tak ścinać, ale to bardzo, bardzo, ale to bardzo nieważne. Bo sobie tutaj może rosnąć. Wiecie co, może na razie to sobie wyrośnie, to też może sobie wyrosnąć. Te drzewka stąd zabierzmy, bo tutaj będę chciał coś ogarnąć. Dobra, tylko jeszcze do końca nie wiem jednej rzeczy, chociaż dobra, o czym myślę, bo możecie rozumieć, o czym on myśli, nie? Bo chciałem zrobić farmę obok tej wody, ale ona jest w sumie trochę daleko od tego miejsca, które sobie dorobiliśmy ostatnio, także będziemy musieli się tak czy siak wrócić po wiaderko, ale to mi jakoś zbytnio nie przeszkadza, bo wszystko mamy tutaj fajnie pod ręką na tej naszej fajniutkiej wyspie, fajnie zrobionej, która się fajnie pojawiła, tak w locie, ekstra. Dobra. Tylko jedna rzecz. Jeśli chcę tutaj robić farmę, to zastanawiam się, czy może nie podwyższyć tej wyspy jednego dirta, żebym mógł tą wodę jakoś ulokować. Ewentualnie miejsce na wodę tylko dorobić. Czekajcie. Dobra, załóżmy, że farma będzie sięgała dotąd, żeby było jakieś oświetlenie. Czyli raz, dwa, pyk, raz, dwa. Super. Czyli tutaj będziemy musieli ogarnąć jakąś wodę. Dobra, to może zetnijmy na razie. Byleby nie spaść. O nie, dirt przepadł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj akurat nasionek nie mamy. Ale żeby było fajnie, to jeszcze sobie o dwa to przesuniemy. Dobra. A teraz skorzystamy z naszej sekretnego naszego przejścia. Sobie zrobimy... O, nie dosięgam. Sobie zrobimy tutaj kolejny mini mostek pod wyspą. Tego nie widać akurat z góry, także możemy sobie kminić. I kurde, tam nie sięgnę. Oj, proszę bardzo. Zrobimy coś takiego, żeby woda po prostu nigdzie nam nie zwiewała, jak tam wylejemy. No i fajnie. Jest ok, a w sumie nie muszę tędy iść, bo ja chcę teraz do piwni pójść. Do naszej piwni. I widzicie, przydaje się to przejście. Przydaje się jak najbardziej. Weźmiemy sobie bucket. Czekajcie. Ile mam węgla? 9 węgla tylko. Mhm. To czeka nas niedługo mini wyprawa. O, sobie wezmę. Hehe, tak. Głupia owca. Musiała wbić się w to drzewo. Tak, to było złe. Dobra, 9 tęga, to sobie zróbmy 9 patyków. No tak, bardzo ładnie to zrobiłem. 4, 8, peknijmy to tak. Dobra, 35 pochodni, to schowajmy. Ech, dobra, po co to robię? Zaraz zobaczycie, po co to robię. Która jest godzina? Minecraft jakaś późna chyba.
Nie, chyba mniej więcej jesteście ok. No to dobra. To zbijamy na dół. Wow! Widzicie, widzicie, właśnie po to to robię. Po to schodzę na dół, a nie, już się to zrobi. Żeby sobie troszkę oświetlić tutaj. Jak widzicie, niestety, ale nasza wyspa rzuca przeogromny cień, który trzeba naprawdę zlikwidować. Tak, ostatnio tutaj oświetlałem, ale to i tak nic nie dało. Dlatego musimy tutaj troszkę bardziej się postarać, żebyśmy pod wyspą mieli jakiś taki fajny spokój. Tutaj troszkę mało światła. Tutaj można, tutaj można, tutaj można, tutaj można i tutaj. Dobra, i jeszcze dajmy tutaj światełko. Ta dziura była też zła. Tutaj też się spełniły jakieś złe typy. A tutaj pod drzewem też by się przydało, bo tutaj jest jakoś wyjątkowo mega ciemno. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Cześć owco. Szkoda, że cię nie mogę teleportować na górę. Abyś mi się tam przydała. Okej, okay, dobra. Czekajcie, bo noc nadchodzi. To zaraz mogę mieć tutaj jakąś apokalipsę. Dobra, stąd wodę ogarnijmy. I chodźmy już wyżej. Dobra, tutaj pierdyknijmy. Jeszcze tu jest takie picko ciemno. No i mi się chęczą pochodnie. Narąbaliśmy tego o milion. Dobra, i tutaj jest trochę ciemno. Dobra, wracamy na wyspę. Wracamy do nas. Tak, przed nocą na hardcora sobie wyszedłem do złych krain, na których grasują stwory. Jak widzicie, już się pierwsze pojawiły. Dlatego dobrze, że mamy taką wysepkę. Nie musimy sobie oświetlać za dużo. Jest mega spokojnie. Okidoki, okidoki, okidoki. Dobra, czekajcie. Nie, w sumie wystarczy, jak coś takiego zrobię. To i tak się będzie ładnie... Ładnie, ładnie, ładnie. Co ładnie? Ładnie, ładnie woda będzie się lała. Nie musimy wszędzie jej rozlewać. I teraz możemy sobie tarczę ściągnąć, bo jesteśmy na bezpiecznym terenie. Tak, bo mi piszecie ciągle w komentarzach, żebym tą tarczę ściągał. Także proszę bardzo, ściągam tarczę. Jak najbardziej. Weźmy sobie... Kurde, 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 kurde. To weźmy sobie. O. Nawadnia się, nawadnia. Pyk. I pyk, dobra. No i co? Będzie nam jakieś jedzonko tutaj teraz się ogarniało. Bardzo fajnie. Oświetlone mniej więcej jest. Może chodźmy spać. Tak. Chodźmy spać, żeby był dzionek. Pyk, 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 pyk. Właśnie tak. Czyli faremkę już jakąś malutką mamy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że dwie owce. Widzę, to była jedna, tylko tak jakoś... Wiecie, tutaj widziałem, wbiłem do domku, patrzę i znowu ona, ale już mi się wydawało, że to jakaś druga jest. Dobra, kości raczej póki co nie potrzebuję, to może sobie powoli rosnąć. Dobra, jeszcze jakieś źródło jedzenia by mi się tutaj przydało, tak jakby coś. I niedługo trzeba będzie się znowu wybrać niestety do jaskini jakiejś, ewentualnie sobie porobić nową, ewentualnie jak to kiedyś pokazywałem, super trik na kopanie diaksów, przekopać całego czanka. Ale to już naprawdę... Długie by były akcje z kopaniem. Naprawdę długie, długie, długie. Tak sobie patrzę, co tutaj mniej więcej jest dookoła. Tak patrzę i widzę, że nic ciekawego. Oprócz naszej góry cudownej. Tam jest jakiś taki biomek dziwny. Kurde, jakby te krowy dało się tutaj przetransportować. Jakbym, kurde, zrobił, nie wiem, taki dirt, który się cały czas tak wspina troszeczkę pod górkę, pod górkę, pod górkę. Taki most zrobić i je tutaj przetransportować, to by było mega cudownie, nie? Mega cudownie. Ale no cóż, tak niestety nie ma. Dobra, niech to sobie rośnie, bo póki co i tak nie mam żadnego fajniejszego planu co do tego. Chodźmy do naszej piwni. Właśnie tak. I więc dobra. To możemy tak oddać. Aha, dobra, tabliczki są. Czekajcie, skoro i tak mam dużo drewna, to sobie przerobię to wszystko na patyki, jakby coś, żeby się działo. Chcę sobie coś zobaczyć. Czy patyki coś dają, jak są dookoła ułożone? Jak na środku jest na przykład decha? Nie, nic nie daje, dobra. Okej, bo chciałem coś zobaczyć. Tak. Chciałem zobaczyć, że istnieje taki crafting, bo miałem pewną kminę, ale nie istnieje.
O, dobra. Skoro i tak póki co nie mamy... Póki co nie mamy wszystkich nasionek, to sobie tutaj zrobię coś takiego, że to zadepczemy. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Niech sobie to rośnie. Co mamy to, to niech sobie rośnie, co nie? Cukier. Może się przyda, kto wie. Kto wie. Albo, nie wiem, do craftingu później książeczki porobić na enchant. To będzie też cudowna sprawa. Tak, wiem, że teraz się kręcę, ale w sumie jak mamy to łowcy, jeszcze żyje. Nie wyskakuj, okej? Okay? Dziękuję. Czemu tylko jedno? Bee. Marznij. Marznij sobie, nie? Okej, okay, dobra, to schowajmy. Co tu jeszcze mamy niepotrzebnego? To jest póki co niepotrzebne. Wiaderko. Wiaderko niech sobie będzie przy mnie. To już możemy tutaj wyrzucić. Może hełmik założę. Jakby coś. Dircioch. Dirciocha możemy odłożyć całego. Tutaj. Dobra, kobla mogę sobie troszkę zabrać. To już wiecie, przygotowuję się na małą wyprawę po jakieś rzeczy do jaskini. Może jakieś diaksy byśmy znaleźli, to wtedy jakby miał lepszy set, to mógłbym się na przykład do Netheru wybrać i coś sobie poogarniać. Ewentualnie zanim do Netheru, to potrzebuję troszkę obsydianu, tak czy siak. Dobry, czekajcie. Aha, kill-off mi się kończy. Aha, i sobie nie zrobię drugiego kill-offa takiego. Niedobrze, niedobrze. Czyli do wyprawy sobie sobie zabiorę to. To mi się przyda. Chyba, że nie. Albo niech on sobie tutaj siedzi. Na wyprawę sobie po prostu ogarnę inne. 3, 4. Bebe. Chwila, moment. Crafting, tak. Dobra, zrobiłem crafting w craftingu. Niezły jestem. Dobra, drewno możemy zostawić. Shield niech sobie będzie tutaj. Dobra, patyki możemy odłożyć, bo mamy zwykłe drewno. Zwykłe drewno powinno nam styknąć na wyprawę jakąś. Także jak najbardziej ok. Siekiera. Zaraz ją chyba dokończę. Sobie zrobię nową. Od razu kill-off sobie zrobię. Pyk, dobra, to raz, dwa. Raz, dwa. Zrobimy coś takiego. Cyk. I cyk, dobra. Mamy to. Kobel, proszę tutaj mi nie rozrabiać. Okidoki, to był mój kobel? Tak, mój kobel z mojej przechowalni. Dobra, drewienko możemy odłożyć. Co tutaj było? Nieważne. Dobra. Chodźmy, pocinajmy jeszcze troszkę tego drewna. Bo nigdy nie wiadomo, ile nam się drewno może przydać. Nigdy nie wiemy, co znajdziemy. Prawda? Prawda. A tą siekierę możemy już skatować do końca. Niech sobie wybucha. Akurat tak tutaj sadziliśmy. Pyk. A się rozrósł byk, nie? Ciach, okej. Okay. Akurat tak właściwie to chciałem wtedy to drzewo, już zdążyło wyrosnąć. Ale nie patrzyłem, czy jakieś sadzonki wypadają, nie? I tak trochę na minus z tego wyszliśmy. No nic. Musimy jakieś ze dwie sadzonki z tego ogarnąć, żeby tak wyjść na zero teraz, nie? Przecież więcej drzew chciałem i nic nie zbierałem. No nic, nieważne. Nieważne, sobie poradzimy, przecież to nie jest taki czysty skyblock, że jeżeli stracę wszystkie sadzonki, to nic nie mam, po prostu mogę zawsze zejść na dół. Oj, proszę, pierwsza sadzonka. Tak, mamy jeszcze 5 w skrzyni. Dobra. Pyk. Nic nie chce spadać. Trudno. Okej. To wyrzućmy. Okej, czyli jakieś podstawowe narzędzia mamy. To mi się nie przyda na mojej wyprawie. To zabieram. I czy mam coś innego ciekawego, co by mi się przydało? Raczej nic. Coś jeszcze mogę stąd odłożyć? Nie. Po co? No to dobra. Jestem ready. Jestem gotowy. Chyba, że sobie jeszcze zrobię piecek, tak żeby później nie kminić z craftingiem na miejscu. Chociaż i tak go sobie wziąłem jakby coś. Tu mamy jeszcze piecyk. Ewentualnie jeden węgiel do tego piecyka. Jakby coś. Bo potrzebuję wykopać żelazo. Jeżeli wykopiemy żelazo, to sobie zrobić kolejny kill-off.
Może tak wszystkie narzędzia i szukać diaksów. To jest taki priorytet, jak tam zdjem z tej. Dzień jest w sumie przed południem, tak? Czy po południu? Nie, jest po południu. Ale to bez lipy możemy gdzieś polecieć. Się wkopać. Łopata by nam się przydała. Kurde, nie pomyślałem o łopacie. To szybko po łopatę. Pyk, pyk, pyk. Dwa. Dlatego żelaza mamy dwa, to nie wiem. Jedna żelazna łopata. Czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? Będzie na dłużej. Dobra, tak, 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 tak. Nara. W sumie nie wiem, czy będę potrzebował. Nie, bez sensu. Tylko slot mi zajmuje. Wiadomo, jak się idzie gdzieś w jaskinie, to slotów zawsze brakuje. Brakuje, brakuje, brakuje. Tak, owca tam właśnie coś obcięła z trawnika. Lecimy. Tak myślę, żeby się gdzieś tutaj nie wkopać od razu. I bym miał jakieś bezpośrednie wejście do jaskini. Czy może tutaj znajdę jakieś inne takie czaderskie wejście, czy coś? Dlatego muszę oblukać ten terenik, bo tutaj sobie krówki biegają. To jest dosyć niżej, ale to nic takiego nie ma, gdzie moglibyśmy się wkopać i sobie pójść. Jakby to zrobić? Tak, żeby mi się nic nie wbiło, ażeby było ok. Żeby miało jakieś takie fajne przejście tam zawsze. No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Dobra, wkopiemy się tutaj. Będzie tak czadersko. Pyk, 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 pyk. Dobra, super. Aha, ja pochodnie nie mam ze sobą. Super. Tak teraz ogarnąłem, nie? Świetnie, cztery pochodnie na wyprawę do jaskini. Teraz rozpoczynamy prawdziwego hardcora. Dobra, zacipimy tym dirtem, tak? Widzicie, jest ciemno jak ja pierdziu. Dobra, dobra, jakoś sobie musimy dać radę. Musimy się wkopać do jakiegoś węgla, jeżeli... Aha, no tak. Jeżeli mi zabraknie... Tak, ale ładnie to zacząłem kopać. Jeżeli mi zabraknie pochodni, to użyjemy drewna, żeby zrobić pochodnie. Tak, bo czemu nie? Czemu nie? Można i tak. Byleby nie zginąć, nie? Jeszcze coś widzę, jak przybrużę oczy. Dobra, przydałoby się falnąć pochodnie tutaj. Super. Dobra, bo jak jest na ścianie, to więcej mi oświetli terenu. Okej, miejmy tylko nadzieję, że nic mnie nie zajdzie od tyłu. Bo to będzie tragedia. Może zróbmy sobie coś takiego, o. Teraz prawym będziemy stawiali, tak, super. Okej. Jeszcze fajnie, jakby to oświetlało. I tak, to chyba oświetla. Albo i nie? Nie, to nie oświetla. Wydawało mi się, nie? Takie przyzwyczajenie z modów. Tak, wiem, że ominąłem bloczek, nie musicie już pisać komentarza. Widziałem go, tylko chciałem sobie po nim zejść. I proszę bardzo, żelazo. Jak szukaliśmy żelaza, to nam się pokazało prosto przy nas. Prosto przy nas i to taka... Taka spora ilość tego żelaza. Ło! Nieźle, jak na takie wkopanie się. Po prostu. Fajny wynik, fajny wynik. To ile go zdobyliśmy? 11. No i spoko, i spoko. Bardzo fajnie, już możemy... sobie przepalać kilof jakiś. Okej. Okay. I co, czy mamy ostatnią pochodnię? O nie. O nie. O i znowu żelazo. No nie. Znaczy, no tak, no tak. Bardzo fajnie. Mnie to bardzo cieszy, że mamy... Wow. To więcej żelaza. No tak. Gdy nie potrzebujesz żelaza, aż tak, to się, kurde, trafia w tysiącach. Tutaj może tak zablokuję. Tutaj też, żeby tam się coś przypadkiem nie zespełniło, jak nie będzie oświetlony teren, bo to... O, tak, 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 tak. No. To spoko, to spoko. Nie będę musiał się bawić w przepalanko żadne, ponieważ trafiliśmy na węgiel. Hej. To jest to. Czekajcie, tutaj kopiemy, czyli ten bloczek będzie skopywany. To zrobimy tak. Dobra. No i co? No i świetnie, no i świetnie, no i świetnie. Zróbmy sobie póki co... Tyle, co mamy patyków pochodni.
Ekstra. Dobra. Dobra. Tak. Poleciliśmy na małe YOLO, na wyprawę. I kurde, będzie ok. Jeszcze, żeby tak mi się diaksy teraz znalazły, nie? Tak po prostu, że wejdę, pych, 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 tyle diamentów. Jak tyle żelaza i tyle węgla tutaj trafiliśmy. Po prostu cudowne byłoby. No. Pyk, 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 kopaj, 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 kopaj. Kopaj. To jest początek, początek przygody. Jak najwięcej węgla jest wymagane. Bo później to już będę narzekał na ten węgiel. Jak w LAN party, nie? Ale póki co jest ok. Jakie kordy mamy tutaj? 41 poziom, ojejku, to jeszcze mamy sporo do kopania na dół. Chyba, że znajdę jakąś jaskinię, to będzie naprawdę bardzo fajnie. Ciekaw jestem, czy kopię się. Może inaczej, to tak jak byliśmy w poprzedniej tamtej jaskini. Pamiętacie? Lol, co ja chciałem zrobić? Chciałem pochodnię wybrać z przyzwyczajenia. To kopałem się w którąś stronę prosto. Nie wiem, czy to w to właśnie, w którą teraz idę, czy w drugą. Już nie pamiętam, bo to trochę lawy było. Która nam dosyć przeszkadzała. Oh no! Oh no, Wełtes, zostałeś bez kilofu. No to co, no to co, no to co, robimy tak. Robimy tak, robimy tak, robimy tak. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I mamy dwa kilofy, super. Aha, nie wziąłem sobie siekierki, to musimy to ręcznie skopać wiaderkiem. A co? I kopiemy dalej. Yeah. O proszę, kolejny węgiel. Dzięki, dzięki, wiesz? Kolejny węgiel. Tego się nie spodziewałem, no, że będę kopał w dół i tyle węgla znajdę, no. Myślałem, że będę miał z tym przypał jakiś, znaczy przypał, problem jakiś z znalezieniem, że będzie słabo, a tu proszę bardzo. Jeszcze sobie przy okazji ekspimy. To jest to, to jest to. Swoją drogą będę musiał znaleźć sobie biom zimowy, bo właśnie czytałem jakiś czas temu, to tak serio jakiś czas temu, że na biomach zimowych jeszcze jakiś tam podochodziło coś takiego jak igla. Tak, są igla takie pozostawione, takie jak domki na niektórych też biomach. I tam można zawsze znaleźć diaksy, zawsze są w skrzyni diaksy i są jeszcze inne bajery. Przydałoby mi się coś takiego ogarnąć, wiecie? Dlatego za jakiś czas się wybierzemy i sobie poszukamy. Chyba, że będę chciał troszkę sobie pójść na łatwiznę, to mogę sobie wczytać SIDA mapy. SIDA mapy do jakiegoś programu, który mi pokazuje całą mapkę i tak bezpośrednio bym wtedy znał drogę do jakiegoś takiego biomu. 22 minuta, o tym mówię. Zastanawiam się teraz, czy ankietę pyknąć w tym odcinku o tym, żeby tak było, nie? Masakra. Czekajcie, bo dostałem jakieś powiadomienie na telefon i nie wiem, co to jest. Aha, dobra. Komentarz na YouTube dostałem. Dziwne, bo zazwyczaj mi nie wyświetla komentarzy na YouTubie z powiadomień, ale to tak się dzieje, jeśli skomentuje mi osoba, którą subuję. Także osoba, którą subuję, skomentowała mój film na którymś moim kanale. No dobra. O, proszę bardzo, złoto. Okej, okay. W takim razie musimy improwizować, gdyż się wkopaliśmy w złoto. Jeszcze tylko brakuje, żebyśmy się tak w diaksa wkopali, to będzie po prostu coś cudownego, nie? Dobra, piecyk, kładziemy piecyk. Jedno, co ile już węgla mamy? Jedno to. I niech się to przypala. Jak się to przepala, zaraz sobie ogarniemy kilof, gdyż jak widzicie coś mi tutaj przeszkadza w kopaniu. Jejciu, na złoto trafić, no chyba nigdy nie trafiłem tak jak się kopałem w dół. Beczka. Beczka, beczka, beczka. Dwa. No jeszcze jedna, a dalej się może przepalać, to może w międzyczasie. W międzyczasie połóżmy tutaj crafting, żebyśmy od razu wyciągnęli trzy. Super, i bierzemy to. Raz, dwa, pyk, pyk, patyczki. Dobra, skoro już mam tyle, to weźmy na maksa patyczką, żeby mi tutaj slota nie blokowało. I weźmiemy to. Pyk, i proszę bardzo, mamy kill off. No dobra. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co ja chciałem? A, chciałem to skopać. O, nawet więcej złota. No, no.
Spoko. Będzie na złote jabłuszka. O, o i węgiel. O nie, czekajcie, no, znowu szukałem pochodni. Gadajmy, tam mam cały czas, a cały czas ją trzymam, nie? Masakra. Pyk. Dobra. Kopu, 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 kopu. Dziękuję. I tutaj kopu, kopu, kopu. Ja, mamy już staka? Nie, nie mamy. W sumie wrzuciliśmy tutaj. Przepaliło się do końca. Super, zabrakło oczywiście tego. Dobra, wiesz co, ja się po ciebie wrócę. Później to się tutaj niech... Niech on się tutaj przepala. Oj, nie to. Tak chciałem. Żeby standardowo żadne potwory mi stamtąd nie wyszły. Ja tu nie chcę żadnych niespodzianek. Tak jest ok. Dobra, 15 poziom. Teraz się zbliżymy do poziomu diaksów. Pyk. Kurde, wygodnie jest tak z pochodniami. Nie trzeba zmieniać. Kopiesz, 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 pyk. Kopiesz, 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 pyk. 10 poziom. Ja z reguły lubię poziom 8. Znaczy ostatnio, nie? I mamy poziom 8. Dobra. Dobra, jesteśmy na finiszu kopania w dół. Czyli chodźmy teraz po nasze żelazo, które się tutaj przytapia. Właśnie tak, jeszcze 5. Dobra, jak będę wracał, to sobie wezmę w sumie. W sumie czemu nie? Okej, okay. To co? Tutaj sobie zrobimy takie jedno to. To wiem, może tak na sam początek. Będziemy kopali się prosto. W sumie jak już kopaliśmy prosto, to prosto możemy się dalej kopać. I będzie tak, i będzie tak. Będzie dobrze. Będą diaks. Tak, zobaczmy. Jeszcze przez 3 minuty pokopię prosto. Tak, super. Tak, przez 3 minuty pokopię prosto jeszcze tym kilofem, bo czemu by nie? No, w sumie tutaj. Jeżeli znajdziemy diaksy, to super. Zobaczymy. Jak po 3 minutach mi się nie uda... O, słyszę zombiaka. Mamy obok... jakąś jaskinkę, przypuszczam. No dobra, czyli na pewno do niej się dokopiemy za jakiś czas. Jestem tego w 100% pewny. Dlatego, że... będę tutaj tunele robił po prostu, żeby jakieś diaksy zdobywać. Wow, 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 no znowu lawa! No w sumie usłychać, czemu ja jej nie słyszałem? God damn it! God damn it! Chciał diaksy, wkopał się do lawy, tak? No poczekajcie. Zróbmy coś takiego. Może tu coś trafimy? O, proszę bardzo, złoto, dzień dobry. Zawsze dobre złoto, jak nic, no nie? Jak miałbym się wycofać, to bym nic nie znalazł z tego miejsca. No dobra, pokopiemy sobie, pokopiemy. Znowu lawa. Pach. No nic, no nic, znowu mi się nie udało, czyli będziemy chyba robili tunel w drugą całkiem stronę. Czekajcie. Halo, jesteś tam? Tam go nie ma. No dobra, no dobra, dobra, dobra. Sobie zjem. Czy postawię pochodnie tak. Wiecie co, to zrobimy tak. Pokopiemy sobie tam dalej w kolejnym odcinku. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. I widzimy się niedługo w kolejnym odcineczku. A jutro o 14 standardowo inny odcinek, tak. Bo codziennie o 14 są odcinki. Dobra, to co? Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Żółwik.